Trzustka jest dosyć tajemniczym narządem. Co prawda już starożytni Grecy rozpoznawali ten narząd w trakcie sekcji wykonywanych czy to na ludziach, czy na zwierzętach, ale takie pierwsze badania, można powiedzieć, zostały zainicjowane przez grafa w XVII wieku i przez tego właśnie grafa została wykonana pierwsza fistulacja, po polsku mówiąc, pierwsze przetokowanie przewodów wyprowadzających sok trzustkowy i od tego czasu, można powiedzieć, rozpoczęły się badania nad wydzielaniem soku trzustkowego. Następnym takim ważnym badaczem wydzielania soku trzustkowego był Claude Bernard, który na początku XIX wieku wykazał, po co trzustka jest, jaka jest rola trzustki w trawieniu pokarmu. Oczywiście potem, po tych pierwszych sukcesach, pojawiły się kolejne, coraz intensywniejsze badania i doprowadziły one do tego, że dziś już nie mówimy o trzustce jako o narządzie tajemniczym, narządzie nieznanym. Bardzo dużo wiemy o jego funkcji, bardzo dużo wiemy także o tym, jak wygląda regulacja tego tajemniczego dosyć narządu. Tajemniczego dlatego, że bardzo trudno jest go badać. Trzustka ze swojej natury jest narządem, który bardzo szybko ulega autolizie pośmiertnej i przez to nawet dosyć dużo trudności sprawia wykonanie prostego preparatu histologicznego z tkanki trzustki. Jeżeli chodzi o położenie trzustki, tutaj na tym rysunku, po odjęciu żołądka, po odjęciu części dwunastnicy, widzimy, że jest to taki mniej więcej nieregularnego kształtu, gruczoł, bogato ukrwiony, znajdujący się pomiędzy żołądkiem, dwunastnicą i przykryty także poprzez płaty wątroby. Trzustka jest narządem, który pełni wiele funkcji. Przede wszystkim o tym świadczy fakt, że jest zbudowana z różnego rodzaju komórek. Komórek układających się w wyspy trzustkowe, których zadaniem jest produkcja hormonów regulujących większość funkcji metabolicznych organizmu oraz w większej swojej masie z pęcherzyków trzustkowych, których zadaniem jest wydzielanie soku trzustkowego. W skład soku trzustkowego wchodzą głównie enzymy. Enzymy soku trzustkowego są produkowane w trzustce w postaci proenzymów. No, jest to przede wszystkim obrona przed samostrawieniem tegoż narządu. Dopiero po uwolnieniu tychże enzymów do światła jelita włącza się enzym zwany enterokinazą, produkowany przez komórki nabłonkowe jelita, która to prowadzi do cięcia enzymatycznego trypsynogenu, czyli tej trypsyny nieaktywnej i powstania aktywnej trypsyny. Aktywna trypsyna, główny, stanowiący grubo ponad 60% wszystkich enzymów soku trzustkowego, enzym, następnie katalizuje czy rozkłada cząsteczki nieaktywnego trypsynogenu, czyli prowadzi do takiego procesu autokatalizy oraz także ma zdolność cięcia i aktywacji wszystkich pozostałych enzymów soku trzustkowego, enzymów proteolitycznych, nukleolitycznych, lipolitycznych. Na dobrą sprawę tylko enzymy amylolityczne, głównie amylaza, są produkowane w trzustce w stanie aktywnym i tak wydzielane do światła jelita. Poza enzymami w soku trzustkowym mamy jeszcze oczywiście dużo wody i elektrolitów, które stanowią ten główny nośnik i zapewniają środowisko odpowiednie dla działania tych enzymów trzustkowych w świetle jelita. Poza tym w soku trzustkowym jest jeszcze bardzo dużo innych substancji, głównie o charakterze białkowym, których po części nie znamy jeszcze roli,
po części mamy pierwsze jakieś takie informacje, stanowią tę część białek, na przykład hormony wysp trzustkowych, takich jak insulina. Stanowią także bardziej tajemnicze czynniki, jak na przykład czynnik antybakteryjny soku trzustkowego, molekuła, której zadaniem jest prawdopodobnie ochrona dróg wyprowadzających sok trzustkowy przed inwazją bakterii ze światła przewodu pokarmowego. Tak więc to jest trzustka, to jest jej najważniejszy produkt, który trafia do jelita. Od początku zadaniem fizjologów, gastroenterofizjologów było zrozumienie, na czym polega regulacja wydzielania enzymów soku trzustkowego, wody, elektrolitów i w jakim sposób to wydzielanie enzymów soku trzustkowego jest związane z przyjmowaniem pokarmu przez zwierzęta, a także przez człowieka. Tą regulacją soku trzustkowego zajmowano się niemalże od początku, ale takie pierwsze, najważniejsze badania zostały przeprowadzone przez grupę profesora Pawłowa w Carskiej Petersburskiej Akademii Medycznej. Jeszcze zapoczątkowane pod koniec XIX wieku, z wielkim sukcesem kontynuowane na początku XX wieku oraz badania zapoczątkowane przez Baylisa Starlinga, fizjologów brytyjskich, którzy jako pierwsi wyizolowali ze śluzówki jelita substancję o charakterze peptydowym, działającą na zasadzie hormonalnej, która po dostaniu się do krwi wędruje następnie do trzustki i pobudza wydzielanie soku trzustkowego bogatego w wodę i elektrolity. I tak od tych właśnie badań profesora Pawłowa i następnie Baylisa i Starlinga mamy jakby dwie odrębne szkoły mówiące o nerwowej regulacji wydzielania soku trzustkowego. To jest głównie szkoła Pawłowa. Inaczej nazwana jest ta regulacja nerwizmem. I szkoła hormonalnej regulacji wydzielania soku trzustkowego. Te szkoły zwalczały się ze sobą, ścierały się poglądami. Raz przeważały te, raz inne. Pierwszy raz zaproponował taką teorię kompromisu Melanby. To było w 1925 roku, który powiedział, że być może obie te strony mają rację i być może zarówno część nerwowa jest ważna i część hormonalna i one w jakiś sposób ze sobą współpracują. I trzeba powiedzieć, że tutaj Melanby miał bardzo wiele racji i mniej więcej 60-70 lat później ukuto taki termin regulacja nerwowo-hormonalna dla podkreślenia połączenia właśnie tych dwóch mechanizmów działających na wydzielanie soku trzustkowego. Obecnie po tylu latach badań wydzielania soku trzustkowego, jego regulacji, możemy powiedzieć, że regulacje te są bardzo skomplikowane, że jest to olbrzymi network, olbrzymia sieć mechanizmów wzajemnie ze sobą się przeplatających i nasilających się w różnych sytuacjach. Inne mechanizmy z tej olbrzymiej sieci mechanizmów działają w okresie międzytrawiennym, wtedy kiedy przewód pokarmowy jest względnie próżny. Inne mechanizmy dochodzą do głosu wtedy, kiedy spożywamy pokarm albo zaraz po spożyciu tego pokarmu, kiedy żołądek i jelito są wypełnione pokarmem. Na dzisiaj wydzieliłem takie najważniejsze z tych mechanizmów, dlatego że nie sposób jest powiedzieć o ich wszystkich. I na początek opowiem o cyklicznej aktywności wydzielniczej. Aktywności, która jest, jak się okazuje, podstawowym motorem
wszelkich regulacji, od której wszystko się zaczyna. Ten rysunek jest oryginalnym rysunkiem z 1911 roku, przygotowanym przez Wasilija von Boldreffa, który tutaj na tej fotografii widnieje właśnie za plecami profesora Pawłowa. Wasilij von Boldreff był uczniem profesora Pawłowa, a jednocześnie był szefem jego wszystkich asystentów i poza badaniami tymi narzucanymi przez swojego mistrza prowadził także własne. Interesował się głównie cykliczną aktywnością przewodu pokarmowego w okresie międzytrawiennym, wtedy kiedy przewód pokarmowy jest względnie stały. I co się okazało w jego badaniach? Że wydzielanie soku czustkowego nie jest stałe. Z reguły wynosi ono w granicach mniej więcej pół mililitra na pół godziny, ale pojawiają się mniej więcej 20-30 minutowe wzrosty wydzielania, co mniej więcej godzinę, i w tym czasie to wydzielanie może wzrosnąć nawet do 2,5 czy do 3 ml w przeliczeniu na pół godziny. Co ciekawsze, to wydzielanie nie jest osamotnione, bo jeżeli zbierać żółć w tym samym czasie, to się okaże, że te piki w wydzielaniu soku czustkowego pokrywają się bardzo wyraźnie z uwalnianiem żółci do dwunastnicy. Co dalej? Co więcej, jeżeli popatrzymy na aktywność motoryczną żołądka, to zauważymy, że skurcze żołądka pojawiają się w tymże samym czasie. Dalsze badania wykazały, że jest ważny bardzo czynnik nerwowy, czy mechanizm nerwowy, synchronizujący te czynności ze sobą. Badania Boldreffa, fantastyczne badania, na których teraz opiera się większość naszych wszystkich ostatnich odkryć, niestety poszły w zapomnienie. One poszły w zapomnienie z kilku powodów, ale należy tutaj powiedzieć, że wątek polityczno-personalny odgrywał także pewną znaczącą rolę, a mianowicie von Boldreff był synem rosyjskich arystokratów. Znalazł się w pracowni sławnego wielkiego profesora Pawłowa, który jednakże był satrapą, a poza tym jego poglądy, można było powiedzieć, bardziej pasowały do poglądów rewolucyjnych i porewolucyjnych w Rosji Radzieckiej. W związku z tym był pewien antagonizm. Ten antagonizm także był jeszcze pogłębiony tym, że von Boldreff jako oficer Armii Białej musiał po nieudanej dla niego rewolucji musiał uciec poprzez Kaukaz, poprzez Japonię do Stanów Zjednoczonych i tam nie kontynuował swoich badań nad tym procesem cyklicznego wydzielania. Natomiast Pawłow z drugiej strony może trochę nie dowierzał, może troszeczkę nie chciał poprzez może zazdrość kontynuować tych doświadczeń. Te doświadczenia zostały po raz drugi na nowo niejako odkryte pod koniec lat 70. w roku 79. z dwóch czołowych laboratoriów gastroenterologicznych na świecie niemal jednocześnie ukazały się dwa artykuły pokazujące, że takie cykliczne wydzielanie soku czustkowego znajduje się zarówno u człowieka, jak i u psa. Tutaj na tym następnym rysunku przedstawiony jest wypływ soku trzustkowego, wyrzut enzymów trzustkowych i to, co rejestrujemy za pomocą elektrod naszytych na dwunastnicę u cieląt. To są badania na cielętach, które były karmione mlekiem, czyli można powiedzieć takich cielętach, których przewód pokarmowy jest w takim samym stopniu rozwinięty,
jak u młodych dzieci. I widzimy, że wydzielanie soku czustkowego jest wyraźnie cykliczne, wykazuje wzrost wydzielania podczas fazy drugiej migrującego kompleksu elektrycznego w dwunastnicy i jest bardzo niskie podczas fazy pierwszej tego wędrującego kompleksu mioelektrycznego, czyli wtedy, kiedy praktycznie nie rejestrujemy potencjałów czynnościowych w jelicie, rejestrujemy tylko same fale wolne. W momencie, kiedy podamy jedzenie, kiedy podamy mleko do picia, natychmiast zmienia się zapis elektryczny jelita, gubi się ta cykliczna aktywność i jednocześnie także gubi się cała cykliczna aktywność tutaj w wydzielaniu soku czustkowego. Powraca ona mniej więcej w 2 godziny po jedzeniu. U cieląt taki jeden cykl trwa między 30 a 40 minutami. U dorosłego bydła taki cykl jest już dłuższy, zajmuje on około 60 do 80 minut, czyli widzimy, że wraz z wiekiem ulega tenże cykl pewnej ewolucji. Natomiast u psa, podobnie i u człowieka, ten jeden cykl wydzielniczy trwa około 120 minut. Zauważono zatem wiele różnic gatunkowych, zauważono wiele także różnic osobniczych, dlatego że okazuje się, że niektóre psy wykazują te cykle o wiele krótsze, albo na przykład zdarzają się takie psy, które te cykle mają bardzo, bardzo regularne i można sobie na dobrą sprawę regulować zegarek, patrząc na ich powstawanie, a inne zwierzęta charakteryzują się bardzo nierównomiernymi cyklami. Co ciekawe, ta nierównomierność jest podejrzewana, albo inaczej, wiąże się tą nierównomierność z większą predyspozycją do zaburzeń trawiennych u tychże zwierząt. Poza zmianą w ilości wydzielanego soku czustkowego, poza zmianą w ilości wydzielanych enzymów, zauważyliśmy także w naszych doświadczeniach, że zmienia się bardzo skład soku od strony jakościowej. Najkrócej mówiąc, inny skład jakościowy i ilościowy soku czustkowego mamy wtedy, kiedy wypływa jego mało, inny skład wtedy, kiedy wypływa jego więcej w trakcie tego cyklu wydzielniczego. To są także badania prowadzone na cielętach, które otrzymywały do picia mleko. Jeżeli chodzi o teraz mechanizmy neurohormonalnej regulacji i udział unerwienia błędnego oraz udział hormonów w tym mechanizmie, uważano, że cholecystokinina jest tym głównym czynnikiem. Udało się wyizolować cholecystokininę, określić jej sekwencję aminokwasową, udało się znaleźć receptory na powierzchni trzustki i wszystko wydawało się, że jest zachowane. Jednak pojawiły się pewne wątpliwości, czy faktycznie cholecystokinina, ta uwalniana z dwunastnicy, ze śluzówki jelita do krwi, może faktycznie regulować wydzielanie soku trzustkowego w warunkach fizjologicznych. Dlaczego? Tutaj wyobraźmy sobie, że mamy śluzówkę dwunastnicy, mamy komórki produkujące cholecystokininę, ich jest bardzo niewiele, ich jest tam zaledwie kilka promili w stosunku do wszystkich komórek nabłonkowych w jelicie. Te komórki produkują cholecystokininę. Uwalniana ona jest następnie do naczyń krwionośnych, z krwią wędruje do wątroby i tu pierwszy problem, dlatego że wątroba ma zdolność z jednej strony ekstrakcji tego czynnika, a z drugiej ma zdolność uszkadzania, hydrolizy tego czynnika. W związku z tym część
cholecystokiny z powrotem wraca wraz z żółcią do światła jelita i tylko niewielka część trafia do krwi. W krwi dodatkowo czekają jeszcze na cholecystokinę enzymy specyficznie tnące tenże hormon, czyli faktycznie inaktywujące ten hormon, to są aminopeptydazy. Dochodzi jeszcze czynnik rozcieńczenia w dużym krążeniu krwi, także z tego tylko niewielka część tegoż hormonu może trafić do trzustki. I pytanie, czy ta niewielka część tego hormonu, który powstaje w dwunastnicy, jest w stanie oddać tę całą regulację na tyle precyzyjnie, aby pobudzić narząd do uwalniania soku trzustkowego w takich, a nie innych ilościach, w takiej, a nie innej kompozycji, jaka by wynikała z ilości i składu pobranego pokarmu.